Cześć, jestem Michał Buchański z firmy HyperX. Jesteśmy obecni z naszym nowym produktem, drugą edycją słuchawek HyperX Cloud. Udało nam się zdobyć bardzo fajną, agresywną cenę dla polskich klientów. Także jest możliwość zakupienia tych słuchawek tutaj na miejscu. Przy okazji prezentujemy nowy dysk SSD HyperX Predator ze złączem mSATA M2 oraz możliwości podłączenia adaptera po karcie PCI Express. Oczywiście w naszych mocnych zestawach, które są dostępne na stoisku, znajdziecie również pamięci w technologii DDR4, pamięci HyperX Fury oraz pamięci HyperX Predator. Najbardziej czuć tutaj emocje. Zachęcam wszystkich do odwiedzenia. Jeszcze jeśli macie okazję, to w ten weekend. Jeśli nie, to zapraszam na kolejną edycję. Mam nadzieję, że ona odbędzie się również w Polsce, w Katowicach. Ze swojego punktu widzenia zachęcam wszystkich, niezależnie od wieku. Tutaj i dzieci, i osoby starsze, i osoby takie jak ja, i nawet starsze znajdą coś dla siebie. Emocje są takie jak na typowych zawodach sportowych. Publiczność bardzo entuzjastycznie i dynamicznie wyraża swoje odczucia tutaj co do przebiegu gier. Naprawdę bardzo fajna atmosfera, dużo się dzieje. Jest możliwość zobaczenia sprzętu też różnych producentów na żywo, przetestowania ich. Także naprawdę jest wiele punktów, które przemawiają za tym, żeby tutaj się pojawić. Myślę, że jest to kwestia przyszłości, oczywiście może nie tej najbliższej, ale może już za naszych czasów taka e-sport wejdzie do rozgrywek olimpijskich. Myślę, że ja już będę w stanie to oglądać, a na pewno moje dzieci te rozgrywki zobaczą na olimpiadzie. Wszystko idzie w tym kierunku, technologia tak się rozwija. Publiczność, która ogląda streaming, dzisiaj już podczas dzisiejszego dnia praktycznie osiągnęła milion widzów na świecie. Także myślę, że ta siła będzie decydowała o tym, że e-sport zostanie włączony do rozgrywek olimpijskich. Oczywiście wszystko będzie kwestią tego, kto co lubi i jaki rodzaj gier lubi. Naprawdę myślę, że portfolio gier, które są dostępne na rynku, jest ich na tyle duża różnorodność, że każdy znajdzie coś dla siebie. Choćby sympatycy na przykład FIFA, tak jak wspomniałeś, ci, którzy oglądają piłkę, myślę, że również mogą przeżywać emocje oglądając rozgrywki graczy, choćby FIFA. Będzie dwa rodzaje odbiorców. Gier, które będą trochę bardziej wysublimowane, bardziej inteligentne, w których trzeba będzie się zagłębić w zasady gry i na pewno to będzie dedykowane do ludzi młodszych, do młodszego pokolenia. Natomiast na pewno powstaną gry takie bardziej lifestyle'owe, których będzie łatwiejszy odbiór i każdy, niezależnie od wieku, zainteresowań, będzie mógł spokojnie oglądać i przeżywać emocje. Jestem użytkownikiem, oczywiście grałem w Counter-Strike'a, ale również ze swoimi dziećmi grałem w FIFA. Także polecam dla tych rodziców, którzy jeszcze się nie zdecydowali, żeby trochę zaczęli rozumieć e-sport od strony swoich dzieci.